Siema, witam was w krótkim podsumowaniu swojej najlepszej postaci w pierwszym rozdziale w Gothicu 1 bez gildii. A więc wczytujemy save'a, no tym razem jak sami widzicie gierka zajęła mi 9 godzin 36 minut, a więc 36 minut dłużej niż poprzednio właśnie, niż ten 25 poziom, ponieważ jest to kontynuacja właśnie tamtego save'a, no i tutaj właśnie zrobiłem kilka rzeczy. No i udało mi się właśnie osiągnąć troszkę więcej, polepszyć troszkę statystyki, a więc wczytujemy tego save'a i właśnie wam wszystko opowiem po prostu na nowo, a więc zamieniajcie się w słuch. No jak pewnie ktoś właśnie oglądał próbę tam wbicia 26 poziomu, no to pewnie widział, jak wbiłem tam ten 26 poziom i zrobiłem to w sposób taki na szybki, no po prostu, żeby pokazać, że możliwe jest to wbicie. Ale tak, no w skrócie, w ogromnym skrócie. Zabiłem dwa potworki. Zabiłem czarnego goblina, tam kilka zębaczy, cieniostwoje jednego jeszcze. I to chyba tyle z normalnych stworów. Rozwaliłem obóz bandytów. Później właśnie, znaczy nie, w sumie podobijałem ich z łuku, ponieważ oni nie byli zabici, a wcześniej ich pobiłem, a więc zyskując tym samym podwójne doświadczenie, tak, a więc ten motyw zastosowaliśmy. No i tak, wykorzystałem jeszcze sobie zwoje przyzwania właśnie szkieletów, ponieważ szkielet z wieży mgieł na przykład posiadał takie zwoje właśnie. Ja tutaj akurat miałem dziwnie mało tych zwojów, ponieważ miałem tylko 6, a są dwa szkielety właśnie. No jeden jest z wieży mgieł i drugi szkielet Mak jest właśnie chyba w zatopionej wieży Xerdasa, więc ja posiadałem właśnie tylko 6 tych zwojów niestety, ale jakoś udało mi się doskrobać do tego 26 poziomu, ponieważ rozwaliłem właśnie ten obóz bandytów podwójnie i rozwaliłem też wolną kopalnię podwójnie, a więc w ten sposób. No tylko te dwa miejsca tak oczyściłem do końca. Oczywiście potworków tutaj nie ma na mapie, nie ma, ponieważ wyczyściłem wszystko. A więc rozwaliłem, odkryto szczurów, szczerwojadów, kurde, wilków. No owiec tutaj w Gothicu 1 nie ma, ale no nawet chrząszczy, szukałem wszystkich i rozwaliłem wszystkie chrząszcze i tak. Oczywiście rozwaliłem wszystkie teole, cieniostwoje, ogniste jaszczury, błotne węże i kurde, kąsacze, brzytwy i tak dalej, i tak dalej. Orkowe psy, byłem w mieście orków, rozwaliłem miasto orków, nie ma miasta orków, ale no, no w świątyni śniącego nie było mnie tylko właśnie w takich zamkniętych lokacjach typu wolna kopalnia, świątynia śniącego i cmentarzysko orków, ponieważ no w starej kopalni można być w pierwszym rozdziale, no nie byłem tylko tam właśnie w tym głównym szybie, no tam gdzie jest królowa pełzaczy, ponieważ tam nie miałem jak się dostać, wiadomo, w pierwszym rozdziale. Ale tak, no jak sami widzicie, nakręciłem, jakoś mi się udało nakręcić ten level więcej, a więc wykorzystamy sobie te punkciki. Nauczymy się troszkę więcej zręczności, będzie w porządku dzięki temu, a więc okej, a więc uczymy się do 80 punktów, ponieważ właśnie limit u nauczycieli jest 100 niestety i lipa, tak samo do siły też bym się nie mógł nauczyć, no tylko spójrzcie, nawet jeden i maksymalna wartość to 100, tak jest. Tak jest właśnie we wszystkim. Tak jest z maną, z siłą, ze zręcznością. A myślę, że jakbym się tak upał i starał się wbić wszystkie, no właśnie, wszystkie atrybuty po ponad 100, że siła, zręczność, mana, taka po prostu uniwersalna postać, że do wszystkiego, ale bez umiejętności typu właśnie, bez tych specjalnych umiejętności, bez walki, bo ja tutaj też mam walkę bronią jednoręczną, takie jak i łukiem właśnie na poziomie mistrz. Oczywiście tutaj nie ma systemu procentowego, a więc wygląda to w ten sposób, a nie inny. Trzymaj się. I zostało mi jeszcze 5 punktów, a więc te 5 punktów sobie wydamy
właśnie na punkty many. I myślę, że całkiem nieźle mi poszło ogólnie. 26 poziom jest całkiem w porządku. Jakbym wybił wszystkie postacie takie właśnie imienne, znaczy no, takie niepotrzebne postacie, no to myślę, że jakoś może dałbym radę nawet wbić kolejny poziom, ale to no po prostu to się mija z celem, ja właśnie unikam tego typu rzeczy, dlatego po prostu pobić postacie można, ale postacie zawsze mogą się kiedyś przydać w Gothicu, przynajmniej mimo wszystko, że grałem w tą gierkę tyle razy i chyba mnie już niczym nie może zaskoczyć, to i tak mimo wszystko wolę zostawić sobie te postacie przy życiu, mieć taką gierkę jakby normalną, a więc w ten sposób. No i tak, tutaj mamy właśnie taką postać, jest spoko, jeszcze możemy sobie troszkę podkręcić właśnie, ponieważ ja tutaj mamy jeszcze miksturkę, mamy miksturkę many też, a więc w ten sposób, jeszcze na pewno mamy gdzieś tutaj jointa, a więc jointa sobie też użyję, zew nocy, chwila, moment, jest to tutaj, a więc spalimy sobie na spokojnie, ponieważ no wiadomo, plus 2, no to zawsze plus 2 i teraz zostało nam 6-9, no 6-9 magiczna liczba. Almanach sobie wziąłem? Co kurde? Chyba sobie zgarnąłem ten almanach, na to wygląda. Ale mniejsze, dobra. Szczerze nawet nie pamiętałem tego. Okej. I tutaj sobie wrzucimy takie, właśnie... artefakty, które nam dodają do umiejętności, ale siły mam i tak ponad to. A więc wrzucimy sobie do zręczności, do magii. Amulet do życia sobie wrzucę i tyle. I dzięki temu mamy 106 siły, 108 zręczności, 27 many, 427 punktów życia. Mistrz w posługiwaniu się bronią jednoręczną, mistrz w posługiwaniu się łukiem. Skradanie, akrobatyka. Oprawienie zwierzyny, no to tylko właśnie usuwanie żądeł krwiopijcy i usuwanie wnętrzności pełzaczy, no to wiadomo, góry na draku czy nas za darmo w każdym momencie, nawet na samym początku gierki, a więc w ten sposób to działa. No i oczywiście wykonałem wszystkie zadania, no bo wiadomo, zadania to jest akurat podstawa, zadania są najbardziej wkręcające. No ale mimo wszystko troszkę poświęciłem na to gierki, ponieważ 9 godzin, 36 minut, no to jednak jest troszkę czasu. Ogólnie to by było na tyle, ja idę do beczki i tam sobie zakończymy ten właśnie filmik. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnych filmikach, na razie.